Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku unboxingowym. Dzisiaj będzie też temat karpiowy, alternatywa dla drogich łódek zanętowych, łódka zanętowa, taka w stylu D16B bodajże z tego co pamiętam, typowy Chińczyk na forach internetowych, na różnych Facebookach. Ludzie się tam nieraz i potrafią wyzywać, że tanie, że nie warto, że to, że tamto, no ale jest grono wędkarzy, których nie stać na jakieś drogie łódki. Dlatego postanowiłem sobie wziąć do końca tego sezonu na przetestowanie takiego małego wariata. Otworzymy ją sobie. Na Allegro ceny podobnych łódek zaczynają się od około tam 200-300 zł. Trzeba czekać na wysyłkę dosyć długo z Chin. Natomiast tutaj jest taka łódka w ofercie. Już nie pamiętam jakiej firmy, wrzucę Wam w opisie. Ona kosztuje 450 zł. Bardzo podobna właśnie do tych D16. Z jedną komorą z tyłu, ale to zobaczycie jak to wygląda. Dobra, paczucha otwarta. No i mamy już tutaj taki zestawik. Wyjmujemy. Pierwsze co? O, tutaj mam smycz. Sprawdzimy, czy ona w ogóle będzie pływać. Smycz i ładowarka to bodajże do pilota będzie. Tutaj mamy w środku baterie, dodatkowe śmigła. Bateria jest 5200 mAh. Na takie dłuższe zasiadki myślę, że warto jest sobie dodatkowo taką baterię dokupić, bo jedna może nie starczyć. Tutaj mam w środku pilot, taki fajny, mały, poręczny. Akurat jedną ręką sobie trzymamy pilota z łódką, w drugiej ręce wędkę i to sobie wywozimy. Tutaj mamy jeszcze coś w środku. Pewnie tak, ładowarka. Ładowarka do polskich gniazdek, bo czasami wiem, że są i do tych amerykańskich też. Czasami się trafiają. No i mamy łódeczkę naszą. Trzeba ją wyjąć. Zaraz ją rozpierdzielę i taki będzie finał. Nic tutaj już nie ma. Nie. Dobra. Jest tutaj łódka. Tak się prezentuje. Antena. Tak się prezentuje nasz potwór. Nie jest duża. Fajna taka mini gabarytowa. Akurat jak mamy mało miejsca w samochodzie, z tyłu oczywiście dwa śmigła, no i ta jedna komora, która się otwiera. Chyba baterie są naładowane trochę. Tutaj jest taka klapka, gdzie wchodzi bateria, podpinamy i zamykamy. Nie ma tutaj ogumowania, nie wiem czy tu woda się jakaś nie będzie wlewać do środka, ale nie powinno, bo to w sumie się tak zamknie. No ale zobaczymy. Podpinam sobie teraz baterię. Bateria włożona, zamykamy i czy łódka chodzi? No naładowane trzy kreski niby. I czy teraz pilot? O, pilot też w miarę naładowany. Działa? Działa. Ok. Światła. Światło jedno z przodu, LEDowe i dwa z tyłu, niebieskie. Nie wiem czy to będzie widać, ale powinno. Ten przycisk boczny, cyk. Klapka. O, klapka tym bocznym przyciskiem. Jemu sobie trzeba tutaj później odgiąć, ponownie tego cycka wziąć. No i cóż, na pierwszy rzut oka mała, poręczna. Wiadomo, że nie jest to droga łódka, dlatego nie spodziewajmy się nie wiadomo czego po niej. Daleko nim nie będę pływał, bo nie wiem jak pilot jest naładowany, ale myślę, że komora zanętowa spokojnie około tego kilograma pomieści nam zanęty, kulek, pelletów. W opisie aukcji jest napisane, że tam niby 1,5 kg, ale wiadomo, że to trzeba brać takie plus i minus. Tutaj mamy dodatkowo wcięcie w środku tej wywrotki na żyłkę.
żeby nam zestaw tutaj, żeby ta żyłka gdzieś nie plątała, nie wplątała nam się obok, dlatego kładziemy sobie tu żyłkę, zestaw i sprawdzimy, czy ona w ogóle pływa. Dobrze, że mam tutaj takie zejście. I sprawdzimy teraz, czy działa nam klapa. Otwieram sobie klapę. Elegancko. No ale klapy nie da się już zamknąć z pilota, dlatego musimy wracać łódką już z klapą otworzoną. O, łódka płynie! Fale nie są zbyt duże, ale sobie jakoś radzi, widać, na wodzie. I tu jest jeszcze taka opcja, jak sobie przytrzymamy w jak sobie do góry przytrzymamy ten przycisk i z tyłu naciśniemy, to łódka sama płynie, zobaczcie, sama płynie do przodu, już tutaj nic nie naciskam. Żeby ją zatrzymać, trzeba ponownie ten przycisk z tyłu wcisnąć. O. I łódka nam staje. No fajna zrobiona. Chodź tu. I wyporność jej jest naprawdę, zobaczcie, naciskam naprawdę mocno. A mimo to jest wyporna. Tak wiem, ktoś napisze, że dziadostwo, ale postanowiłem sobie właśnie to przetestować dla tych osób, które szukają gdzieś tam w miarę przystępnych cenowo łódek. Mam znajomych, którzy takich podobnych używają i sobie naprawdę chwalą. Więc na takie akweny nieduże, gdzieś tam do wywózki już 60 do 100 metrów jest jak najbardziej w porządku. Choć producent podaje, że niby zasięg tej łódki jest 400 metrów. Teraz za bardzo nie mam jak tego przetestować. Szerszą relację będę mógł zdać wam dopiero, jak tą łódkę będę użytkował jakiś czas. Na wypady na pewno ją będę zabierał. Będziecie widzieli to na filmach, na materiałach i do wywózki, i do metody. Do zestawów karpiowych jak najbardziej. Odpalimy ją sobie jeszcze. I przykładowo mamy zestaw zapakowany. Przycisk do przodu. Włączyłem ten przycisk z przodu, z tyłu. I łódka sobie sama płynie. Możecie zobaczyć, pilot sobie leży. A łódka idzie. Łódka leciutka, myślę, że tak za 2 kg maksymalnie może ważyć. Sprawdzimy, czy nie dostała się woda do środka. Sucho. Nic się nie dostało. Suchutko. No i tak to wygląda. Łódka z powrotem zapakowana. Zabierał ją niedługo nad wodę. Tyle w dzisiejszym materiale. Jak się sprawuje, jak wywozi, czy wszystko będzie w porządku, no to oczywiście powiem dopiero jak. Ją będę użytkował na wodzie. Wiadomo, że nie jest to łódka, którą możecie wywozić, nie wiadomo na jakie hektarowe zbiorniki. Jest to taka alternatywa i w przedziale cenowym dla osób początkujących. Na takie nieduże zbiorniki, jakieś te 60-70, no myślę, że do 100 metrów. Podaje producent 400, no ale kto by taką łódką wywoził 400, jak obstawiam, że już po ponad 100 metrach będzie ledwo widoczna na wodzie, dlatego trzeba to traktować po prostu jako taką alternatywę na niewielkie zbiorniki, a porcja, którą mieści tutaj komora do wyrzutu zanęty, myślę, że w zupełności wystarcza na takie wędkowanie około 1 kg. Spoko, może być. No i cóż, dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału, okres urlopowy, zresztą co widać. Ale to nie znaczy, że nad wodą nie będę, bo niedługo wybieram się też na jakieś rybki. Możliwe, że jakiś film z tej zasiadki również dodam. Bo przy tych upałach nawet nie chcę się uwieść. Uwierzcie mi, że nie chcę się nawet za bardzo nagrywać. Ostatnio możecie zobaczyć klimat miejskiego wędkowania, gdzie z Kacprem poławialiśmy na jednym ze zbiorników. Dlatego odsyłam was do materiału. No i dobra, nie przedłużając, widzimy się w kolejnych odcinkach. Mączki już dzisiaj dojechały, dlatego niedługo ponownie zacznie się rolowanie kulek na kanale. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.